No witam wszystkich moich widzów znudzonych Dragon Ballem. Dzisiaj pogramy w Hadesa 2, więc w taką grę, która wydaje mi się, że aktualnie jest na topie. Będziemy stawiać tutaj moje generalnie pierwsze kroki, tak więc proszę wybaczcie mi błędy. Wczoraj ją pobrałem wieczorem, nie zdążyłem już za bardzo w nią pograć, w związku z czym tutaj będziemy starali się w nią wdrażać krok po kroku. Jak mówiłem, z góry przepraszam za błędy. Też musicie mieć świadomość, że to nie jest kanał prowadzony przez profesjonalnego gracza, tylko raczej przez takiego gracza niedzielnego, można powiedzieć, pewnie porównywalnego z większością z Was, tych osób, które grają od czasu do czasu. Po drugie, jestem już też trochę podstarzały, w związku z czym, tak jak mówię, gram od czasu do czasu, nie traktuję tego jak sprawę życia i śmierci, jak niektórzy młodsi ode mnie zapewne, bo pamiętam, że jak byłem młody, no to rzeczywiście te gry były faktycznie sprawą życia i śmierci, klany i te sprawy to była generalnie rzecz, którą traktowałem co najmniej jakby to była posada w jakiejś dużej korporacji, że te klanówki i tak dalej, spotkania klanowe, no to wszystko faktycznie podchodziłem do tego bardzo serio. No i cóż mogę powiedzieć, od razu mówię, że nie jestem pro playerem, bo jakby oglądałem różnego rodzaju gameplaye z tej gry w telewizji, co dziwne. Był tam taki gość, który, powiem wam szczerze, że przeklikał tę grę dosyć mocno, to było widać, bo naprawdę mocno tam ogarniał, albo po prostu zna gatunek. No ja z kolei nigdy w tym gatunku, że tak powiem, nie gustowałem, natomiast ta gra jakoś tak przykuła moją uwagę wizualnie, no bo naprawdę wygląda świetnie. Powiem szczerze, że jestem zachwycony tym, jak to wygląda, bo całość bardzo mi przypomina taką bardziej artystyczną ilustrację niż grę i naprawdę cieszy to oko. Bardzo przyjemnie się z tego powodu spędza tutaj czas i powiem wam, że bardzo jestem zdziwiony i zaskoczony, jak wysoki jest tutaj poziom trudności. To jest po prostu nieporozumienie, o ile generalnie ja czasami, tak jak widzicie tutaj, mam problemy z tymi takimi zwykłymi potworkami, które tutaj musimy ubijać, to wiem, że tutaj jeszcze po kilku takich rundach, gdzie w zasadzie to nasze HP się za bardzo nawet nie odnawia, mamy walkę z bossem, gdzie dochodzimy najczęściej ze znikomą ilością punktów życia, co jest praktycznie nie do wygrania, więc jeżeli faktycznie jesteście nastawieni na to, żeby tego bossa pokonać, no to powodzenia życzę. Jeżeli chodzi o mnie, no to nigdy mi się to nie udało jak do tej pory. Gram chyba drugi czy trzeci raz, co prawda, natomiast ja generalnie, o jak widzicie, dużo tego zdrowia, strasznie dużo zdrowia tracę gdzieś tam podczas tej zwykłej rozgrywki z tymi zwykłymi potworkami. No i nie wyobrażam sobie dojść do tego poziomu z bossem z jakąś taką, powiedzmy, wystarczającą ilością punktów życia do tego, żeby w ogóle tam cokolwiek powalczyć, no bo raz faktycznie doszedłem do bossa, no i miałem 2 punkty życia, w związku z czym no za długo tam nie powalczyłem. W każdym razie gra jest bardzo trudna, mimo to, tak jak mówiłem, wizualnie czy też jeżeli chodzi o dźwięk, jest bardzo dopracowana, co mimo, że to jest wczesny dostęp, tutaj chciałbym jeszcze zaznaczyć, jeżeli ktoś się nie orientuje, więc no jestem tutaj bardzo, bardzo, że tak pozytywnie zapatruję się na to, na tą premierę. Natomiast tak jak wspominałem, ten poziom trudności jakoś tak specjalnie nie męczy, nie denerwuje, bo sama gra jest po prostu piękna i no naprawdę powiem wam szczerze, że jako taki stary gracz z dawnych lat, no jestem pod wrażeniem tego tytułu, jak on jest mocno dopracowany, jeżeli chodzi o ten gatunek. Nigdy w tego typu gry nie grałem za dużo, to znaczy grałem w jakąś grę, powiedzmy, pokroju na przykład, jak to się nazywało, Dragon Age, o tak, chyba w tą pierwszą czy drugą część. W każdym razie nie mam zbyt dużego doświadczenia, bo jakoś mnie to szczególnie nie jarało. Tymczasem no ta gra na tyle zwróciła moją uwagę, że aż postanowiłem swoje te przekonania troszkę zweryfikować. No i cóż mogę powiedzieć, gra się w nią na pewno bardzo fajnie, choć sukcesów tutaj sobie nie wróżę. Prawdopodobnie młodsi gracze będą tutaj bardziej ogarniać ten tytuł niż ja. W każdym razie no chciałbym wam niejako tę grę przedstawić i też zarekomendować, że jeżeli na przykład zastanawiacie się, czy warto wydać stówkę, no to moim zdaniem warto wydać stówkę, nawet jeżeli tego typu gatunków nie lubicie.
No i ja powiem szczerze, w dalszym ciągu prawdopodobnie będę większość swojego czasu spędzał na przykład w Docie. Ale zostawiłem tę grę na dysku, co generalnie rzadko się zdarza, jeżeli chodzi o tytuły, które gdzieś tam kupuję, pobieram, bo czasami testuję jakieś gry i tak naprawdę odpalam je raz czy dwa i wyłączam, więcej do nich nie wracam. I generalnie problem z tymi grami współczesnymi według mnie jest taki, ten podstawowy, który jakby mnie jako takiego gracza, który już powiedzmy swoje przeżył, jest taki, że teraz bardzo dużo jest tych takich scenek filmowych, dużo takich powiedzmy opcji w grze, które mają za zadanie jakby poszerzyć pulę tego, jakby co możemy w takiej grze zrobić, na przykład budowanie tego rodzaju rzeczy. Natomiast wszystko to jakby odwraca uwagę od tej podstawowej rozgrywki, w związku z czym gra staje się mega taka przynudzająca, przynajmniej dla mnie. Tutaj mamy czystą rozgrywkę, mimo że mamy co prawda rozwój postaci, możemy sobie kupować przedmioty i tak dalej, no to jakby nie odwraca to naszej uwagi od całej rozgrywki. Tymczasem właśnie wszędzie jest wplatane to budowanie, które mnie bardzo denerwuje, ponieważ sama gra, sama rozgrywka często nie jest tak naprawdę dopracowana, natomiast przez to budowanie, niejako, które jest taką opcją dodatkową prawdopodobnie, na które nacisk był kładziony dużo bardziej niż na samą rozgrywkę. Sama rozgrywka kuleje, to raz, a po drugie to budowanie niejako sprawia, że musimy poświęcić bardzo, bardzo, bardzo dużo czasu, długie godziny, żeby cokolwiek w takiej grze zrobić. No ja niestety nie mam tego czasu jako osoba dorosła już tyle co w dzieciństwie, w związku z czym ja nie chcę siedzieć 40 godzin nad grą, żeby cokolwiek tam zebrać, zbudować i tak dalej, surowce, nie surowce, i w zasadzie zacząć się takim tytułem cieszyć. Więc ja jestem zwolennikiem tej takiej starej szkoły, czyli tych gier, gdzie tak naprawdę włączaliśmy i od razu przechodziliśmy do akcji. Od razu mieliśmy okazję taką grę poznać, pograć, tak naprawdę gry były czystą rozrywką. No i tutaj jeżeli chodzi o to wideo, no to jest to takie wideo wprowadzające, więc ja tutaj sporo przegadałem nie na temat, tak naprawdę nie na temat tego, co się dzieje na ekranie, natomiast chodzi mi przede wszystkim o to, żeby niejako wam o tej grze opowiedzieć, o tych pierwszych wrażeniach z gameplaya tak naprawdę, bo wielu z was na pewno teraz rozważa zakup Hadesa i być może okaże się, że to wideo wam się przyda. No i powiem wam tak, fajne jest tutaj to, że odpalamy grę i w zasadzie od razu możemy cieszyć się rozgrywką, nie ma żadnych przynudzających opcji budowania, czy też powiedzmy scenek filmowych, które przerywają główną akcję i jakby całą tą rozgrywkę co powiedzmy 2 minuty. To też jest mega irytujące i ja często dużo tytułów sobie odpuszczam właśnie przez te wstawki filmowe, przynudzające różne przerywniki i tak dalej. Z tego względu właśnie odpuściłem sobie przecież świetnego Cyberpunka, tak? No i cóż, to mnie trochę denerwuje w tych nowych tytułach, trochę jakby w ten sposób chcą przedłużyć grę na siłę. Prawdopodobnie gra byłaby po prostu zbyt krótka, gdyby tych scenek nie było, tak? No bo kiedyś rzeczywiście skupiano się na tej rozgrywce, na fabule takiej grywalnej, powiedzmy, w związku z czym finalnie graliśmy w taką grę dużo dłużej niż teraz, jak oni wstawią tam powiedzmy kilka godzin filmików, tak? No, według mnie jest to robione po to, żeby niejako oszukać gracza, sprawić, że gracz będzie miał takie wrażenie, że gra jest dłuższa niż w rzeczywistości, a tak naprawdę dłuższe są te filmiki, natomiast sama gra jest generalnie nieporównywalnie krótsza niż za moich czasów, czyli powiedzmy te 15 lat temu. W każdym razie dajcie znać, czy graliście, czy rozważacie kupno i co sądzicie o Hadesie dwójce. Ja jestem, powiem wam szczerze, oczarowany, to znaczy no, na tyle, na ile mogę być oczarowany grą z tego gatunku, która jakby nie leży mi do końca, sam gatunek. Natomiast jeżeli chodzi o oprawę graficzną, wizualne, to wszystko jest tutaj po prostu piękne, już chce się w to grać, mimo że tak naprawdę jest to na tyle trudne, że powiem wam szczerze, że chyba wyjdą mi wszystkie włosy, zanim generalnie zacznę czerpać z tego taką prawdziwą radość w związku z jakimiś osiągnięciami, czy też
czy też pokonanymi kolejnymi bossami, jeżeli w ogóle mi się to uda, no bo na razie to nie zapowiada się za dobrze. No ale tak jak mówiłem, jest to kanał prowadzony przez zwykłego, starego gracza, nerda, powiedzmy dla zwykłych graczy, a nie kanał prowadzony przez prosa, w związku z czym jest to coś innego pewnie niż na innych kanałach. Mam nadzieję, że znajdą się i tacy, którzy i taką formę prowadzenia kanału polubią. Oczywiście Hades jeszcze na kanale będzie, także zostawcie suba i łapkę w górę. Widzimy się niebawem. Cześć! Foes eliminated. No mistakes.